Zmarła Elżbieta Markowska, była szefowa Dwójki. Nie żyje Elżbieta Markowska, była dyrektorka radiowej Dwójki. Zmarła Elżbieta Markowska, dwukrotna dyrektorka programu 2 Polskiego Radia. Pracę w publicznej rozgłośni zaczęła w 1970 roku. Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Elżbieta Markowska, była dyrektor programu 2 Polskiego Radia. Pracowała w Polskim Radiu od 1970 roku. Jako dyrektor Dwójki w latach 1991-1995 stworzyła nową formułę tej anteny, opartą na muzyce poważnej, literaturze, informacji i publicystyce kulturalnej. Później kierowała naszym programem od sierpnia 1999 do początku 2007 roku, głosi wpis na koncie radiowej Dwójki na Facebooku. Program 2 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej przypomina też słowa Elżbiety Markowskiej o tworzeniu programu. Pracowaliśmy z wielkim entuzjazmem. To było nowe wyzwanie i chcieliśmy spełnić oczekiwania słuchaczy, zapewniała była szefowa Dwójki. Podczas jednej z rocznic stacji przypominała też o wyjątkowych słuchaczach anteny. Byli to m.in. Julia Hartwig i Henryk Mikołaj Górecki, który czasem dzwonił do audycji na żywo. Słuchali nas dziennikarze, muzycy, ale także odbiorcy bez żadnego przygotowania, bez odpowiedniej erudycji. U nich zaważyły potrzeby obcowania z kulturą, kontaktu z pięknem, muzyką, słowem, literaturą, mówiła Elżbieta Markowska. Stacja podała też, że była dyrektorka Dwójki będzie wspominana na antenie, zarówno w niedzielę w audycji, Dawno, Niedawno, jak i w poniedziałkowych audycjach. Program 2 Polskiego Radia, jak czytamy na profilu rozgłośni, zaprasza do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęca do refleksji i odkrywania na nowo fundamentalnych wartości humanistycznych. Program 2 nie stara się prześcignąć tempa, w jakim toczy się współczesne życie. Przeciwnie, zaprasza do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze, zachęca do refleksji i odkrywania na nowo fundamentalnych wartości humanistycznych, głosi wpis. Różnorodnymi stylistykami i środkami wyrazu łączy tradycję i nowoczesność, dodano.